Raz, raz, raz. Halleluja! Witam was serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Wnukowski i dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, jak ja osobiście spotkałem Jezusa. Wiecie, ja byłem człowiekiem religijnym, chodziłem od dzieciństwa do kościoła i z punktu widzenia ludzkiego wszystko wyglądało dobrze, dopóki nie przyszedł moment, kiedy w moim życiu chciałem popełnić samobójstwo. I pewnego dnia nadszedł taki moment w moim życiu, kiedy ja zawołałem do Jezusa, ponieważ mój stan był obrzydliwie, naprawdę był zły. Byłem religijnym człowiekiem, myślałem, że przez moje uczynki pójdę do nieba. Myślałem, że te moje uczynki zaprowadzą mnie do nieba. Ja byłem na kolanach do Częstochowy, robiłem wiele cudownych rzeczy, ale ja w moim sercu widziałem moją pustkę, że ja nie jestem dobrym człowiekiem, że ja zasługuję na niebo i szukałem pomocy u ludzi. Szukałem pomocy w wielu religiach i pewnego dnia usłyszałem na ulicach tutaj Warszawy, że Bóg jest realny, że to nie jest jakaś ściema religijna, że On jest naprawdę żywy i że On może pomóc mi w moim życiu. I pewnego dnia ja zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zmień moje życie, bo ja już sobie nie daję rady, ja nie sobie daję rady. I potężny Bóg przyszedł do mojego życia, uzdrowił mnie, uwolnił mnie, byłem zniewolony pornografią, chciałem się zabić. On przyszedł, dał mi wolność, dał mi szczęście, dał mi pokój. I dzisiaj głosimy wam tego Boga, którego spotkaliśmy, o tym, że ty nie musisz się starać, o tym, że ty nie musisz klęczeć i cały czas czekać na coś. Wystarczy, że dzisiaj przyjdziesz do Niego, wystarczy, że dzisiaj zawołasz do Jezusa. On przyjdzie, On w naturalny sposób zmieni twoje życie. Jeżeli chodzisz do kościółka i szukasz tej wolności, i szukasz wolności od grzechu, wolności od chorób, uzdrowienia, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz tego doświadczyć. No i dzisiaj jest dzień z łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, jak mówi Słowo Boże. Możesz dzisiaj mieć zupełnie inne, nowe życie. Możliwe, że mówisz teraz: ale ja mam dobre życie, ale ja mam samochody, ja mam żonę, dzieci, to nic. Pewien człowiek imieniem Nikodem przyszedł do Jezusa i powiedział: wiem, że przyszedłeś od Boga, niechby takich znaków i cudów by nie czynił, gdybyś nie był od Niego. I Jezus nie poklepał go w plecach, ale Jezus powiedział do Nikodema: Nikodemie, musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I nieważne, jakim jesteś człowiekiem, nieważne, ile czasu jesteś w kościele, nieważne, ile czasu czytasz Biblię, potrzebujesz osobiście się spotkać z Jezusem tutaj na tej ziemi. Potrzebujesz osobiście Go doświadczyć. I On dzisiaj mówi do ciebie, On mówi do ciebie: przyjdź do mnie, wyciągnij mi do mnie swoją rękę, a ja uratuję twoje życie. Ja wyciągnąłem do Niego rękę. I Słowo Boże nam mówi, że jesteś łaską zbawieni przez wiarę. Boże, to dar nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Poprzez twoje dobre uczynki nie możesz zasłużyć na niebo. Nie możesz przez twoje dobre uczynki zasłużyć na niebo. To jest łaska. Ty musisz to przyjąć. Uwierzyć w to, że On naprawdę umarł za twoje grzechy. Że On zmartwychwstał. Że On pokonał diabła. Że On pokonał śmierć. Diabeł nie musi dojeżdżać cały czas twojego życia. Nie musisz być dojeżdżany. Możesz być wolny. Możesz żyć ponad tutaj ten świat. Ale kiedy ty dopiero oddasz swoje życie Jezusowi. Jeżeli dzisiaj chcesz przełomu, jeżeli chcesz dzisiaj wolności, to przyjdź do Niego, przyjdź dzisiaj do Jezusa i oddaj Mu swoje życie.